Trener Marcin Cabaj, czyli opiekun w dzisiejszym spotkaniu krakowskiej CLJ-ki, tutaj będzie starał się zaskoczyć pierwszy zespół, ale uwaga, bo szansa na pierwszego gola w 2018, cały czas ta szansa jest i doczekaliśmy się bardzo, bardzo szybko tego trafienia. Zdaje się, że to Krzysztof Piątek, ile mnie oczy nie mylą, strzelcem tego gola. Spójrzmy na zegar, 12:10, bardzo szybko zdobyta bramka, będzie też jakaś efektowna cieszynka, to też jest tradycja treningu noworocznego, wspólne zdjęcie, tak to nazwijmy, i mamy już to trafienie w pierwsze w 2018 roku.